Ten film powstał na Sejm Dzieci i Młodzieży we współpracy z Muzeum Stutthof. Zostały w nim wykorzystane dokumenty udostępnione nam przez Muzeum Stutthof oraz fragment wywiadu z pracownikiem naukowym tego obozu, panią Elżbietą Grot. Fragment opowiadający o losach naszego bohatera podczas II wojny światowej został nagrany w miejscu pamięci o ofiarach Marszu Śmierci oraz więźniarkach podobozu znajdującym się w Puszczu Gdańskim. Opowiada on o Janie Rudowskim, polskim pośle, senatorze oraz członku Armii Krajowej. Zapraszamy do oglądania. Jan Rudowski urodził się 8 lipca 1891 roku w rodzinie ziemiańskiej jako syn Edwarda i Ludwiki. Ukończył gimnazjum jezuitów i Akademię Rolniczą w Berlinie. Swoją działalnością przysłużył się społeczności rolniczej w powiecie rypińskim. W 1930 roku został wybrany do Sejmu i przyjął mandat w okręgu puckim. Był przewodniczącym Komisji Rolnej, członkiem Komisji Budżetowej i Komisji Komunikacyjnej. W 1935 roku jako senator był członkiem Komisji Budżetowej i Prawniczej. Jego życiową pasją było lotnictwo. Miał nawet własny samolot, awionetkę. Jan Rudowski jako członek polskiej inteligencji był po wybuchu II wojny światowej zagrożony ze strony hitlerowskich władz. Jednak uniknął śmierci dzięki temu, że miał zdjęcie zrobione na zawodach lotniczych z hitlerowskim marszałkiem lotnictwa. Mimo to przeniesiono go z majątku w Półwiesku do gorzej wyposażonego majątku w Lublinie. Wiosną 1940 roku został zaprzysiężony do Związku Walki Zbrojnej Armii Krajowej, prawdopodobnie przez Gracjana. Przyjął pseudonimy Klimek i Czarny. Działał w południowo-wschodnich powiatach Okręgu Pomorskiego. Prowadził tam podsłuch radiowy. Został aresztowany 8 maja 1943 roku na skutek złożonego donosu, tak zwana wsypa majowa. Najpierw był przesłuchiwany w Rypnie, a następnie w Grudziądzu. Potem trafił do obozu w Sztutowie, numer obozowy 23747. Podczas pobytu w obozie starał się pomagać innym więźniom. Zmarł 2 lutego 1945 roku podczas ewakuacji obozu. Osobiony czerwonką bakteryjną, zimnem i głodem, osunął się na bok i został zastrzelony przez hitlerowca. Paczki były też reglamentowane w obozie. Więzień mógł otrzymywać jedną paczkę raz w miesiącu. Reglamentowano wagę do 2 kg. Było dokładnie w regulaminie obozowym napisane, co można przesyłać w tej paczce dla więźnia. Tak? Ile żywności, czy można wysłać na przykład swetr ciepły, coś jeszcze z ubrania. Te paczki były otwierane, sprawdzane w obozie, podlegały przeglądowi przez asesmanów. Jeżeli coś było nie tak w tej paczce, to ta paczka nie docierała do rąk więźnia. Jeżeli w paczce były jakieś atrakcyjne artykuły spożywcze lub inne rzeczy, to też bywało, że paczki były okradane przez asesmanów i więźniów funkcyjnych. Jana Rudowskiego wybrałyśmy na bohatera naszego projektu, ponieważ wykazał się niezwykłym bohaterstwem podczas II wojny i zginął śmiercią męczeńską w obozie koncentracyjnym. Dziękujemy za oglądanie.